21 sierpnia 1969 roku 28-letni australijski turysta Dennis Rohan podłożył ogień w meczecie Al-Aqsa w Jerozolimie. Jest to jeden z najsłynniejszych przykładów tzw. syndromu jerozolimskiego. Opisany w 1937 roku przez lekarza psychiatrę Heinza Hermana, syndrom jerozolimski to zaburzenie urojeniowe występujące wśród pielgrzymów i turystów odwiedzających Ziemię Świętą. Obecność w takim miejscu doprowadza niektóre osoby do stanu, w którym zaczynają utożsamiać się z postaciami biblijnymi. Syndrom dotyka najczęściej młodych mężczyzn, a jego objawy mijają zazwyczaj po opuszczeniu Jerozolimy. Podpalenie dokonane przez Rohana, który swój czyn argumentował chęcią wygnania muzułmanów z Ziemi Świętej, doprowadziło do wybuchu kilkudniowych zamieszek, a sam Australijczyk został deportowany i umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.